Witajcie, kochani. Nazywam się Małgorzata Jakima i jestem tutaj po to, aby wam zaświadczyć o prawdziwej miłości, jakiej szuka człowiek na tej ziemi. Miłością, który każdy z nas czymś wypełnia. Jedni relacjami, drudzy narkotykami, trzeci budowaniem kariery. Każdy szuka tego, czego nie może odnaleźć. Bo to, czego szukasz, możesz odnaleźć tylko wtedy, kiedy pojednasz się z Bogiem na tej ziemi. Ponieważ chcę ci powiedzieć, że ty składasz się z trzech części. Masz ducha, masz duszę, czyli swoje emocje, wolną wolę. I masz ciało. Ciało, które patrzy, ciało, które czuje, ciało, które pożąda. I żebyś mógł odnaleźć to, czego szukasz w swoim sercu, potrzebujesz, aby twój duch połączył się z Bogiem. A to osiągniesz tylko wtedy, kiedy przez proste słowa Ewangelii ustami wyznasz i w sercu uwierzysz, że ta historyjka, którą się powtarza od 2000 lat, to historyczne wydarzenie, które owszem świat uznaje jako to, że był tam jakiś Jezus, to jest prawdą do twojego życia. Bo chcę ci dzisiaj powiedzieć, że obojętnie co myślisz, Bóg jest ponad każdą religią tego świata. Bóg jest stworzycielem wszystkiego na ziemi i na niebie. I Bóg jest ukochanym Ojcem, jest twoim Ojcem. Ale tak to się stało, że pierwsi ludzie, Adam i Ewa, popełnili błąd i zgrzeszyli. I Bóg ze swojej wielkiej miłości musiał ich wydalić z ogrodu Eden. Dlaczego? Dlatego, żeby nie popełnili drugi raz błędu i na zawsze nie musieli być potępieni. Nie chcę ci tutaj prawić kazań teologicznych, ale chcę ci tutaj powiedzieć dzisiaj, że z tego miejsca, w którym jesteś, możesz realnie połączyć się z Bogiem. Możesz doświadczyć Boga w swoim sercu. Możesz doświadczyć, możesz poczuć w ciele, możesz przebywać w Jego obecności, możesz być uzdrowiony, możesz być uwolniony. Wiecie, ludzie, ja tak robiłam przynajmniej jeszcze jak żyłam w świecie i podlegałam pod prawo tego świata, że wycierałam sobie tym Jezusem buzię, bo kiedy się potknęłam, mówiłam o Jezu. Kiedy działa się tragedia w domu rodzinnym, mówiłam o Jezu, nie mając świadomości tego, że Jezus to jest imię, które zostało wywyższone ponad wszelkie imię. W tym imieniu zawiera się wszystko. W tym imieniu zawiera się błogosławieństwo. W tym imieniu zawiera się życie. W tym imieniu zawiera się twoja wieczność po tym, jak opuścisz to fizyczne ciało. Bo chcę ci powiedzieć, że pobyt na ziemi jest tylko częścią drogi. Chcę cię dzisiaj skłonić do takiego rozważania w swoim sercu. Bo, moi drodzy, czy uważacie, że jesteśmy na tej ziemi po to, żeby tutaj sobie przeżyć, kupić dom i na końcu pójść do piachu i żeby ktoś nam położył kwiaty i zniczył? Czy wy myślicie, że to jest sens i egzystencja człowieka? Każdy człowiek miał jakieś doświadczenie duchowe. Jeden coś widział bardziej demonicznego, drugi doświadczył czegoś w śnie. Jak zajrzysz w swoje serce, to chcę ci powiedzieć, że w nim zobaczysz, że Bóg mówi cały czas, bo Bóg ma o ciebie staranie. To, co oglądacie na tej ziemi, to są czasy ostateczne. My tutaj wraz z rodziną, braćmi, siostrami, wszyscy jesteśmy narodzeni z Bożego Ducha, czyli każdy z nas w pewnym momencie życia osiągnął swoje dno. Jedni emocjonalne, drudzy finansowe, trzeci jeszcze inne. I zawołaliśmy, każdy z tego miejsca, w którym był, czy jest coś więcej, czy jest coś więcej, a jest. Jest ratunek w Jezusie Chrystusie, dla ciebie i dla mnie. Ja chcę ci dzisiaj powiedzieć, że Boga, którego ja poznałam, kocham z całego serca, ponieważ 18 lat byłam w czynnym uzależnieniu od alkoholu, leków i narkotyków.
10 lat temu umierałam. Ja nie byłam jakąś osobą, która sobie popijała. Ja piłam litra wódki dziennie, jadłam po 100 sztuk tabletek uspokajających. Osiągnęłam swoje dno i wszyscy ludzie postawili na mnie tak zwany krzyżyk. Mówili, że ja niedługo umrę, bo byłam zdegradowana psychicznie i emocjonalnie. Ale 10 lat temu ja w swoim sercu zawołałam: Boże, ratuj mnie. I wiecie, jeszcze minęło parę lat długich terapii, różnego rodzaju religijnych kultów, żebym w sercu zobaczyła, że to i tak nie działa, że naprawianie mnie, naprawianie błędów, proszenie o wybaczenie innych ludzi tego, co czyniłam, nie daje żadnego rezultatu. Dalej jest ból, smutek, żal i cierpienie. I wtedy klęknęłam z półrocznym synem, który tutaj dzisiaj koło mnie jest i ma 5 lat. I zawołałam: Boże, jeśli Ty jesteś, a nie jesteś tym, kim ja myślę, że jesteś, to przyjdź do mojego życia, bo ja już nie chcę tak żyć. Przestałam pić, przestałam ćpać, zaczęłam budować swoje życie. Dalej na fundamencie prochu i pyłu. Kończyłam szkoły, chodziłam na warsztaty. Chciałam być dobra, ale okazało się, że dalej jestem związana innymi rzeczami. Dalej nic mi w życiu nie wychodzi. Dalej jestem nieszczęśliwa i to nie chodzi o pułap finansowy. Bo w świecie miałam finanse i ich nie miałam. Byłam bardzo wysoko i byłam bardzo nisko. To poczucie, ta pustka braku akceptacji, to był właśnie ten brak, o którym Ci mówię. To jest Twój duch, który potrzebuje dzisiaj narodzić się na nowo. Narodzić się na nowo to znaczy usłyszeć te słowa, które ja do Ciebie teraz mówię. Tak, owszem, Jezus jest prawdą. Nie, nie jest religią. Jest Bogiem żywym. Tak, Jego Duch Święty jest na ziemi. Tak, dzisiaj możesz mieć z Nim łączność. Zawołaj do tego Boga, o którym ja Ci mówię. Uwierz w to, że Ewangelia jest prawdą. Uwierz w to, że ten Jezus zszedł w ciele. Urodził się tak jak normalny człowiek z ciała Maryi, ale był Bogiem człowiekiem. I On wykonał taką zamianę tu na ziemi. W swojej podróży 33,5 roku, kiedy zawisł na krzyżu, On podjął tą decyzję jeszcze będąc z Ojcem w niebie, że On przyjdzie i zbawi swój lud, że On umrze indywidualnie za Małgosię, za Ninę, za Sławka. Po to, żeby móc z nimi w wieczności znowu być. Taka jest miłość. Kiedy oddasz życie Jezusowi, chcę Ci powiedzieć, że żaden Twój grzech nie będzie miał znaczenia. Czy piłeś, ćpałeś, kradłeś, zdradzałeś. Nie ma grzechów mniejszych i większych. Wszystko zostanie przykryte Jego świętą krwią. Wszystko. Potrzebujesz tylko wyznać słowa, że wierzysz, że On przyszedł na ziemię w ciele, że wierzysz, że On na Golgocie umarł za każdy Twój błąd, że żałujesz swoich wszystkich win i grzechów i że zaprosisz Go do swojego serca i uczynisz Go Panem i Zbawicielem. A ten wielki Jezus, o którym ja Ci tu mówię, zamieszka w Twoim sercu i doświadczysz potęgi nieba. Doświadczysz potęgi nieba, zobaczysz, jak bardzo byłeś oszukiwany, zobaczysz, że tym, co zwodzi Cię diabeł, te piękne ciuchy, galerie, te relacje, jest niczym. Bo dalej siedzisz smutna w swoim pokoju, kiedy rodzice się kłócą, dalej sięgasz po nowe relacje, dalej żałujesz kolejnego spania z nowym chłopakiem, czujesz się brudna. Dalej żałujesz, że patrzysz pożądliwie na kobiety, choć w domu czeka żona i dwójka małych dzieci. Bóg tak umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie umarł, ale miał życie wieczne. Ja Ci z tego miejsca tutaj głoszę, że niebawem wróci Jezus, bo wypełniły się wszystkie proroctwa i kończy się czas, kiedy zabrzmią trąby na cztery strony świata. Każdy z Was usłyszy, że wraca Pan. Wraca Pan. Ludzie, którzy od
oddają życie Jezusowi, będą z Nim pochwyceni. Reszta, która szydzi, która nie uwierzyła, zostanie na ziemi, na której rozpęta się piekło. I wtedy prawdziwie ludzie zaczną szukać Boga. Modlę się, abyś nie dopuścił do tego dnia, kiedy usłyszysz głos tych trąb. Ja modlę się, abyś nie przyszedł do tego Boga, o którym ja ci tu mówię z lęku, tylko żebyś doświadczył i zrozumiał w swoim sercu teraz tej miłości, o której ja ci tu mówię. Spytasz się dlaczego, skoro Bóg jest miłością, dlaczego zrobił to, co zrobił? Bo jest Bogiem. Bo jest Bogiem i jest twoim Ojcem. Pojednaj się dzisiaj z Bogiem. Jeśli holujesz na wątrobę albo nerki, są tu takie osoby. On powiedział, kiedy odchodził do Ojca, że ci, którzy uwierzą, na chorych będą kłaść ręce, a oni zostają uzdrowieni. Wypróbuj dzisiaj moc Jezusa. Podejdź do mnie, a zostaniesz uzdrowiony w imieniu Jezus. Jeśli jesteś w nałogach, zostaniesz uwolniony. Przyjdź, weź swój przełom. Zrób sobie największy prezent w życiu i pojednaj się z Bogiem. Ja cię błogosławię z tego miejsca. Błogosławię twoje życie, twoją rodzinę. Niech ci się szczęści we wszystkim. A przede wszystkim życzę ci, aby teraz spadły łuski z twoich oczu, aby otworzyły się twoje uszy i abyś przyjął tą prostą Ewangelię. Nazywamy się Kościół Mocy. Mieścimy się przy ulicy Dzierżoniowskiej 11 w Warszawie. Co niedziela o 10 mamy nabożeństwa, podczas których uwalniamy, uzdrawiamy i wielbimy naszego Boga. Przyjdź i doświadcz ludzi, którzy kochają Boga. Przyjdź i doświadcz Ducha Świętego, który w swoim powiewie miłości porusza się między nami. To na zawsze zmieni twoje życie. Zapraszam cię z całego serca. Amen.